No cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zagramy sobie w mapkę przygodową z nutką grozy. Mapka nazywa się Leśny Patrol albo kurcze Nocny Patrol. Szczerze mówiąc nie pamiętam. Ale autorami tej mapy jest Waksiu oraz Peniszczyciel, więc pozdrawiam bardzo serdecznie autorów. No i jest to pierwsza mapa tych twórców, więc prosimy o wyrozumiałość. No cóż, zaraz zobaczymy, jaką mapkę przygotowali tutaj dla nas Waksiu i Peniszczyciel. Fabuła w skrzyni po starcie. Na mapie został ukryty easter egg z dedykacją dla Roxy B. A dziękuję bardzo. No i tak, tutaj mamy start. Na mapie nie używamy polskich znaków. Zasady: nie baguj mapy, game mode 2, render distance 3, tryb pokojowy. Wszystko jest ustawione. Dobra, tutaj mamy portal do kresu, nie wiadomo dlaczego. No ale cóż, lobby jak lobby. Tutaj mamy dla youtuberów, uwaga, dla widza. Tu pewnie będzie coś o łapkach. Tu jakie, o serduszko, to dla mnie torcz. Dobra, dzięki. No i co my tutaj mamy? Dla widza może najpierw. Zostaw suba, like też, jak możesz sypnij diaksem na Minecraft mapę, wbij na kanał Waksia na ety, nazwa kanała, ja kanału jak nick. O, widzicie, więc postaram się wstawić to do opisu, kanał Waksia. No i słuchajcie, no, najważniejszy punkt z tych wszystkich to oczywiście punkt trzeci. Jak możesz sypnij diaksem na Minecraft mapy, ponieważ trzeba docenić autorów. A te tu, te dwa, to jak chcecie, to możecie spełnić. Sam suba zostawić i lajka, no, no, czemu nie? Dobra. Dla youtubera, zalinkuj naszą mapę, baw się dobrze. No oczywiście, że zalinkuję, to jest priorytet. No i lecimy, słuchajcie, w takim razie. Czego możemy się tu spodziewać? Okej, okay, Waksiu i Peniszczyciel prezentują. Tak, prezentują, przedstawiają mapę przygodową. Zaraz się dowiem, jaki jest tytuł. Przygodową horror, dobra. Dobra, to torcza bierzemy, już tak. Pod tytułem. No zaskoczcie mnie teraz. Ja obstawiam Leśny Patrol. Tak, Leśny Patrol, dobrze. Dobrze pamiętałem, Leśny Patrol. No dobrze, słuchajcie, w takim razie, okej, okay, no to jesteśmy. Nie wiem gdzie, ale z tego co wiem, mapka jest bardzo klimatyczna. Dobra, okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w jakimś chyba obozie. Gdzie się wszyscy podzieli? Może poszli grać w chowanego i nic mi nie powiedzieli? Pójdę ich poszukać. Okej, okay, Krzysztof, Oskar. Dobra, Krzysztofa i Oskara nie mam, już ładnie pościelone. Tutaj mamy... Harcmistrz Marek. Harcmistrza Marka też nie ma. Ej, no rzeczywiście, to jest pusto. Napiszcie mi, czy byliście harcerzami kiedyś. Bo ja nigdy nie byłem harcerzem i naprawdę żałuję. Bo ogólnie Ola, moja dziewczyna, była harcerką. No i opowiada mi, jakie tam mieli przygody, historie i tak dalej. No i rzeczywiście jest to fantastyczna sprawa. Karol i Konrad, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem z harcmistrzem osób tutaj było. No dobra, słuchajcie, idziemy ich poszukać. W takim razie, jest ciemno, noc, no, ale mgła. Nie widzę mgły, ale gdybym wpisał tutaj weather, może nie thunder, tylko rain, to zaraz mgła będzie i to taka naprawdę bardzo mocna. No, powinna być. Dobra, okej, okay, trochę, niech sobie pada. Słuchajcie, no co, coś miałem powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy. Dobra, mgła rzeczywiście jest. Głupio wchodzić tak do lasu samemu. No właśnie, co to za uczucie musi być, słuchajcie, jak nikogo nie ma z waszego obozu, budzicie się w nocy, no to musi być naprawdę przerażające. Może wyszli do tej jaskini. Boisz tam wejść, ale dla przyjaciół zrobię wszystko. A może robią sobie z ciebie jaja i po prostu chowają się i chcą cię nastraszyć. Bo wiem, że takie rzeczy chyba też były z harcerzami. Pójdę za tymi pochodniami. Dobra. No słuchajcie, no gdybym zobaczył takie pochodnie, to bym od razu pomyślał, że to oni zostawili mi tutaj. Aha. Coś chyba jest w tej odnodze, ale... Te ślady? No ślady krwi ewidentnie. To co, coś mi się wydaje, że moi koledzy już by mi takiego trolla nie zrobili. O kurde! Czy... Nie, to nie może być prawda. Kuba! Co mogło mu się stać? Muszę stąd uciekać. No ładnie, słuchajcie. No to znaleźliśmy pierwszą osobę, Kubę. O kurde, ta mapka naprawdę jest przerażająca, ale bardzo fajna rzecz. Że tutaj w sumie... Ej, coś słyszałem. Dobra, nieważne, idziemy stąd. Fajna rzecz, że to jest tak fajnie rozwiązane, że jest tutaj jakiś obóz harcerski, coś w tym stylu. Idziemy dalej. Dobra. Geralt z Rivii, co tam jest, ej? Jaki Geralt? What? Chcę zagrać w karty, tego mi trzeba. Nie wiem, nie grałem w Wiedźmina za bardzo. Z chęcią, dobra, zagrajmy, o co chodzi? No, zagrajmy w karty. Wiem, że nie masz kart, idź sobie po czwaro. Aha, dobra, okej. Okay. A jakbym kliknął, nie mam czasu? Co z sobą leci? Widzę, że ci się spieszy. Bywaj! Dobra, dzięki Geraldzie. Nie wiem, po co tu stoisz, ale... Ale spoko, bądź sobie, bądź. Wychodzimy z tej jaskini. Ha, okej, okay. Dobra.
A, dobra, Geralt z Rivii. No to może ja bym go podejrzewał, że to w sumie on. To on tutaj zamordował ich, ponieważ uważał, że to są, nie wiem, potwory jakieś, nie z tego świata. Dobra, słuchajcie, idziemy. Jakieś smartfony mają, wiecie, jakieś magiczne przedmioty. O, tutaj Geralt nagle wchodzi. Magia. Dobra, słuchajcie, muszę stąd jak najszybciej uciekać. Pobiegnę do drugiego obozu, może tam ktoś będzie, ale... Gdzie jest drugi obóz? Chyba za tymi pochodniami. Oj, chyba jednak nie. Chyba nie. Dobra, fajnie, że mamy tutaj barier bloki. Dobra, to uciekajmy z powrotem. Może gdzieś tam jest ten obóz. Tam jest Geralt. Dobra, Geralt sobie czeka tam na dole. Chcę zagrać w karty. Dobra, czekajcie, tutaj jest ścieżka. Oj, coś mi się wydaje, że chyba idę źle. No ale zaraz zobaczymy. Może będzie jakaś inna ścieżka jeszcze. Dobra. O! Wow, ziomek! Ziomek? A, chyba miałeś mnie wystraszyć, ale coś ci się nie udało. Aha, ej, serio? Czekajcie, dobra, czaszka mu się klonuje, zobaczcie. Zdjąłem, ale coś się z nim zbagowało tutaj. Czemu ja nie mam pochodni w drugiej ręce? Ej, ziomeczku, co ci jest? Dobra, nie wiem, ale idziemy dalej ścieżką. Kid z nim. Ha, może miał nas złapać i mieliśmy się tu gdzieś przeteleportować. Mam nadzieję, że nie. O, nie mam siły, muszę wejść do tej małej jaskini. Myślę, że tam uda mi się trochę odpocząć. Dobra. Może tak będzie, chociaż znowu mamy czerwone pochodnie. Po paru godzinach. O, bardzo fajnie mapka jest zrobiona, muszę przyznać. Dobra, co się stało po paru godzinach? Okej, przynajmniej przestało padać. Muszę wyruszyć w dalszą drogę i znaleźć drugi obóz. Okej, dobra, tylko gdzie ten drugi obóz może być? Idziemy ścieżką dalej. My przyszliśmy chyba stamtąd. Tak, więc idziemy tędy. Dobra, no i mam nadzieję, że w tym drugim obozie ktoś tam będzie. Bo co tu się wydarzyło? Nie mam pojęcia, zaraz się przekonamy. Dobra, jesteśmy chyba przy drugim obozie. Tak, w końcu ten obóz, ale ta krew. Chyba straciłem nadzieję, że ktoś tu jeszcze będzie, ale mówią, że nadzieja umiera ostatnia. Może ktoś przeżył i potrzebuje mojej pomocy, wchodzę. Oho, kolejny trup, ale trzyma w ręce jakąś notatkę. Zobaczę co to, a potem wejdę na namiot i się rozejrzę. Okej, dobra. Jezu, ale scenariusz naprawdę przerażający. Dobra, dawaj to, oddaj to. Daj tą notatkę. O, dobra. To coś tu przyszło. Nie mieliśmy żadnych szans. Urwana kartka. Okej, dobra. Krwawa notatka. Jezus Maria. Dobra, tutaj mamy ognisko. Mam wejść na namiot i się rozejrzeć. No nieźle, powiem wam. No gruba sprawa jakaś. Wow. Dobra. A kim ty jesteś? Co zrobiłeś z moimi przyjaciółmi? Oho, dobra. Jestem duchem tego oto pięknego lasu, który jest pod moją opieką, a twoi przyjaciele go zbezcześcili. Zabijaliście zwierzęta, łowiliście ryby, łamaliście gałęzie. Musiałem ich ukarać. Wiesz co z nimi? Nie żyją, a ty będziesz następny. Jak to? Przecież harcerze nigdy nie zabiliby żadnego niewinnego stworzenia, ani nie łamaliby drzew. Najwyraźniej nie wszyscy, a odpowiedzialność będzie zbiorowa. Miło było cię poznać. O, dobra, chyba zaraz padnę. Stary, no daj spokój, jesteśmy tylko harcerzami. Okej, jaka krótka mapka. No za krótka jest ta mapka. Dziękujemy za przejście mapy, mamy nadzieję, że ci się podobała. Jeżeli chcesz kontynuacji, to zostaw Diaksa, Waksiu i Niszczyciel. Słuchajcie, no myślę, że rosną nam tutaj naprawdę fajnie bambajkerzy. Po prawej znajduje się przycisk trybu widza, zwiększ sobie render distance. Słuchajcie, no twórcy rzeczywiście pokazali, że znają się na komendach. No tutaj nie możemy im tego zaprzeczyć. Mapka była całkiem fajnie dopracowana, bardzo klimatyczna. Coś mi się tu... O, dobra, weźmy sobie już timeset 3000. Choć jest bardzo krótka... No to słuchajcie, no niestety dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, ale mogę wam coś co nieco opowiedzieć, ogólnie co się dzieje u mnie. No ja już troszeczkę wyzdrowiałem, już myślę, że jest znacznie lepiej, dlatego no chciałbym jeszcze jeden dzień sobie zostawić taki, że The Foresta jeszcze nie nagrywam. A to z tego względu, że no jeszcze trochę boli mnie gardło, może i chrypy już nie mam, ale ta angina mi tak, słuchajcie, ciężko przychodzi, że naprawdę jak coś mówię, jak krzyczę, jak udawałem teraz w ogóle głos, to naprawdę była masakra, więc jeszcze jeden dzień potrzebuję, żeby sobie tak wyzdrowieć do końca. Ale co mogę wam powiedzieć, ogólnie słuchajcie, no remont trwa u mnie w najlepsze.
No ale to jest naprawdę taka masakra czasami. Trzeba tak pilnować tych facetów, którzy mi remont robią. To znaczy, tylko tak naprawdę są małe jakieś wpadki, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. No tylko trzeba jeździć po sklepach, trzeba uważać, trzeba rozmawiać. No sami rozumiecie, że to może troszeczkę czasu zabierać, więc codziennie tak naprawdę, no codziennie. Teraz trochę przeleżałem w domu, ale dzisiaj już byłem na budowie. Chciałbym wam nagrać naprawdę film, jak to wygląda, ponieważ naprawdę bardzo mocno się jaram i w końcu nie mogę się doczekać tego czasu, aż ten remont się skończy i będę mógł tylko nagrywać i tylko się rozwijać. Ogólnie też bardzo mocno pocisnęliśmy z apką. Zrobiliśmy bardzo duży update do gry Up. Naprawdę ten update jest no bardzo, bardzo duży. Zdecydowanie gra jest płynniejsza, jest bardziej zoptymalizowana. Mamy nowe postacie, nowe boosty również chcemy dodać. Mam również taką smugę, która lata ogólnie za naszą postacią i te smugi również będzie można kupować. Zmieniliśmy system poziomów troszeczkę, punkty cały czas zdobywa się tak samo, ale na przykład co 10 punktów jest kolejny poziom, zmienia się kolor ogólnie przeszkód, graczy i tła. No wygląda to naprawdę bardzo fajnie i po prostu gra wygląda niezwykle przyjemnie, więc już niedługo możecie liczyć na bardzo, bardzo duży update. No i mamy również dobrego programista, naprawdę. No to muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, ponieważ nasz programista daje radę, ogarnia wszystko, no i tak naprawdę jesteśmy już teraz może o level wyżej w tych apkach niż wcześniej, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No wyglądajcie sobie tam, wyglądajcie, nie wiem czy to dobre słowo. Spoglądajcie sobie na Play Store, no i na App Store oczywiście, jeśli chodzi o Appa. No a tak jak wam wcześniej mówiłem, Apple po prostu nie pozwala nam za bardzo wrzucić chociażby do App Store'a Dragon Escape oraz Quiz of Minecraft. Quiz of Minecraft czepia się tego, że jest to Minecraft po prostu w tytule i że wykorzystujemy grafiki, mimo iż pozwolenie od Mojang tutaj jest. Nie wiem, no taka jest polityka Apple'a, po prostu no nie przebijemy głową muru, no nie? A jeśli chodzi o Dragon Escape, to w ogóle mamy tam problemy pewne z nazwą, Apple nie chce tego przyjąć, ponieważ optymalizacja też coś tam siada, nie wiem, naprawdę są masakryczne rzeczy. Mam nadzieję, że już niedługo nagramy wam filmik na kanał Clickers, w którym na przykład wytłumaczymy wam, jak to wszystko wygląda z naszej perspektywy. No, sami rozumiecie. Dobra, słuchajcie, krótka mapka, ale dzisiaj musi nam to wystarczyć. Jutro będzie The Forest oraz, mam nadzieję, jakiś dłuższy odcinek, prawdopodobnie z wszechstronnej serii o Minecraft, bo wiem, że lubicie. No, dokładnie. I mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu ruszymy z jedną serią fabularną, z mapką fabularną Nyxgard, autorstwa Scaffold, ponieważ mapka jest naprawdę bardzo fajna, a myślę, że przydałaby się jakaś taka seria fabularna na kanale w jakimś takim fajnym, średniowiecznym klimacie, bo jeszcze takiej serii na kanale nie było, więc zaglądajcie na kanał, ponieważ już niedługo naprawdę może pojawić się pierwszy odcinek. No i najważniejsze też, że stanąłem na nogi troszkę. Dobra, słuchajcie, to co? To trzymajcie się, do usłyszenia. Napiszcie, czy byliście kiedyś w jakimś obozie harcerskim, czy może jesteście harcerzami. Zobaczymy, co napiszecie. Możecie też napisać o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o właśnie harcerstwo. Jestem tego ciekaw naprawdę, ponieważ interesuję się tym tematem, choć nigdy nie byłem harcerzem i żałuję tego. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć! Hej!